Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji. Tłumienie strun, prawa i lewa ręka. To jest coś, co chyba najbardziej lubię, ponieważ dzięki tłumieniu możemy naprawdę dodać powera do naszych akordów, do naszych riffów. Dzięki tłumieniu możemy chociażby zapanować nad dźwiękami. No i tłumienie oczywiście głównie jest używane przy grze na przesterze. No nie oszukujmy się, w grze na czystym kanale rzadko kiedy potrzebujemy tłumić struny, tak jak będę pokazywał teraz. Skupmy się na prawej ręce. Prawa ręka, tak jak mówiłem też we wcześniejszej lekcji odnośnie ułożenia ręki. Prawa ręka, jeżeli ją poprawnie ustawiamy, jeszcze raz powiem o tym, piórko w dwóch palcach, czubek piórka jest przedłużeniem palca pierwszego, ale pod kątem 45 stopni. Jeżeli go przykładamy do korpusu, to wiesz już, jak się to wszystko dzieje. Punkt zaczepienia to jest generalnie palec serdeczny prawej ręki. Punkt zaczepienia, czyli styczność z korpusem. I teraz, jeżeli my chcemy tłumić struny, to po prostu to, co nam tutaj zostaje, ten łuk, przykładamy po prostu przy mostku. Przy mostku, czyli nie dokładnie na samym mostku, na samym cienkim mostku, tylko tu, gdzie się kończy zaczep struny i wpada jakby do mostka, to musimy się przesunąć jakieś pół centymetra. Pół centymetra i możemy położyć wtedy całą rękę na tym. Posłuchaj, jak to brzmi. Dobra, jakiś power chord sobie zrobimy. Dobra, taki. Bez tłumienia brzmi tak. Z tłumieniem jeszcze raz. Tak, i teraz można powiedzieć, aha, ale jak, panie Wojtku, ale jak to przyłożyć tą rękę, jak mocno? To trzeba bardzo delikatnie, po prostu taka jest rada, bardzo delikatnie, tak żeby, nie chodzi o nacisk, nie chodzi o wyczucie, jak to mam nacisnąć, na słuch, musimy to posłuchać, tak żeby ten dźwięk był, ja to tak nazywam, to taki dźwięk agresywny. Taki mocno agresywny, bo jeżeli ja na przykład przesunę w ogóle cały ten układ ręki, bo ja mówiłem we wcześniejszych lekcjach, położyć tu mniej więcej, gdzie się kończy przetwornik ten mostkowy, lecz go troszeczkę przesunąć w lewo i wtedy tu dajemy punkt zaczepienia. Jeżeli ten punkt zaczepienia damy w tym miejscu, to już samo położenie ręki spowoduje, że my w odpowiednim miejscu kładziemy tą rękę, prawda? Jeżeli z kolei bym ten układ ręki cały źle położył, no tutaj faktycznie coś jest nie tak. Jakby ktoś walił w drzwi zamknięte, jacyś FBI, CIA. Otwieroć! Otwieroj, panie! Chodź na rusztowanie! Bardzo źle to brzmi, tak samo tu. Tutaj z kolei już właściwie robimy flażolety wymuszone, bo na tej wysokości skracamy strunę. A o flażoletach kiedy indziej powiemy. Więc jakby widzisz, z kolei jeżeli położę na mostku, to się nic nie dzieje, tylko czuję, że mi struna wibruje tutaj o nadgarstek. Dźwięk po prostu ma być taki. Pojedynczej struny taki. Prawda jest taka, że najcieńszych strun nie za bardzo tłumimy, nie gramy, nie tłumimy, ponieważ granie i tłumienie najcieńszej struny trochę jest średnie. Ona, tutaj to tłumienie najcieńszych strun chodzi po prostu o to, żeby ich nie wzbudzić. Jeżeli na przykład zagram power chord jakiś, na przykład 3-5-5, zagram zupełnie bez tłumienia, tylko te trzy struny, które potrzebuję. Zauważyłeś, zagrałem tylko te, co potrzebuję, zabrałem rękę, żeby nie brzmiały i brzmiały wszystkie te pozostałe trzy. Więc to tłumienie ma zasadniczo dwie funkcje, tłumienie prawej ręki ma zasadniczo dwie funkcje. Ma
wyizolować tylko te trzy dźwięki, które potrzebujemy, wtedy to tłumienie troszeczkę poluzowujemy. Bo ja mogę zrobić tak, że jakby uchylić rąbka tajemnicy, że tak to śmiesznie nazwę, uchylić rąbka tajemnicy, podnosząc troszeczkę tutaj ten łuk i wypuszczając tylko te dźwięki, które potrzebuję. Wypuściłem tylko te trzy dźwięki. Popatrz na to. Pozostałe cicho siedzą. Albo mogę zagrać ten power chord po prostu go tłumiąc. Dobra. Myślę, że tutaj wszystko jest zrozumiałe. Nakładamy, można powiedzieć, taką rąbek tajemnicy. Nakładamy po prostu ten nadgarstek tutaj na te struny, tak żeby w odpowiednim miejscu, tuż przy mostku. Teraz co z lewą ręką? Dobra, tłumienie lewą ręką. Jak tutaj tłumienie lewą ręką? Coś już częściowo wspomniałem o kładzeniu dźwięków, prawda? O czystości wydobywanych dźwięków. No i tutaj się kłania pierwszy palec, ponieważ pierwszy palec jest tym tłumicielem dźwięków. Tak naprawdę on tu spełnia główną funkcję, bo jeżeli teraz tak, zagram tłumienie, tak jak na początku, zagram power chord, tu mam akurat zdrupowany, więc power chord wychodzi na 0,0,0. Zagram go bez pomocy lewej ręki. Tłumię go. Oczywiście tłumimy. Jak przestawałem grać, to struny i tak wybrzmiewały. Co prawda one wybrzmiewały krócej, ale i tak wybrzmiewały. Oczywiście, jeżeli nie tłumię dźwięków, to w ogóle mamy takie. To tutaj w ogóle byłoby stłumienia. I teraz nawet mamy pusty power chord na pustych strunach i teraz robię tak. I teraz właśnie, na pewno było widać, że przy każdym zapauzowaniu dźwięku te palce tutaj mi się od razu przyklejają. Nawet nie jestem w stanie inaczej zapanować nad tym. Jak kończę grać, od razu dokładam te palce. Tak samo, jak tutaj grałem te pojedyncze dźwięki, to ten pierwszy palec cały czas tu leży. Cały czas tu leży. On jakby generuje nam dźwięk, który potrzebujemy. Ale on cały czas leży na strunach. I też leży w ten sposób, że tak jak już też wcześniej powiedziałem, pierwszy palec też tłumi najgrubszą strunę. Bo grałem na piątej strunie, ale on też tłumi od razu najgrubszą strunę. Tak by brzmiało nietłumione, a tak brzmi z tłumieniem, sama tylko tłumi lewa ręka. A teraz dokładamy prawą. Jak widzisz, wszystkie tutaj te rzeczy, które gram, to po prostu od razu tłumią, od razu
kładą się na tych strunach. Tu właściwie nawet nie ma mowy o tym, że co ja teraz mam zrobić z tymi palcami. One zawsze mają. Jeżeli jest tylko krótka, chwilowa pauza, one od razu się przyklejają do strun. Zawsze. I to o tym trzeba pamiętać. Tak jak teraz. Nie za... To... Więc tutaj o tym trzeba pamiętać. Wiem, że to jest łatwo mi mówić, natomiast praktyka czyni mistrza i twoim zadaniem byłoby po prostu wynalezienie teraz takiego ułożenia swojej ręki według wskazówek, które mówiłem, żeby właśnie mieć ten dźwięk. Cofnisz sobie, musisz cofnąć sobie tą lekcję do tych właśnie, jak ma brzmieć. Ten dźwięk ma być krótki, on ma wybrzmiewać, ale jednocześnie być krótki. To mi jest bardzo ciężko określić, ale myślę, że na ucho to wszystko słychać. I oczywiście przyzwyczajcie się do tego, że palce lewej ręki tak naprawdę one wszystkie leżą. Tak jak widać tutaj. Nie mam jakiegoś takiego ułożenia, ustawienia tych palców, że tutaj mają być tylko gram trzeci, piąty, piąty, to tylko i te, tylko i wyłącznie te trzy dźwięki mają mi wystawać, a pozostałe struny mają być wolne. Nie, na przesterze nie mogą być wolne, nie mają prawa być wolne, ponieważ samo tłumienie tutaj prawą ręką nie do końca wygasi te pozostałe, tak jak już pokazywaliśmy. Więc po prostu ta lewa ręka musi sobie już leżeć i pierwszy paluszek wskazujący od razu sobie też tłumi tą strunę sąsiednią. No jeżeli gram power chorda na trzeciej, czwartej, przepraszam, czwartej, trzeciej, drugiej, to po prostu on sobie tłumi też piątą strunę. Jeżeli gram na tych, na strunie piątej, czwartej, trzeciej, to sobie on tłumi najgrubszą strunę. Jeżeli mam siódemkę, jeżeli gramy na cieńszych strunach, to po prostu nadgarstek tłumi te niechciane. Więc twoje zadanie jest po prostu wynalezienie tego sposobu, nauczenie się, myślenie aktywne o tym. Kładę, zawsze kładę palec lewej ręki, pozostałe też palce przy jakichś pauzach. Właściwie kładę, on cały czas tu leży, on nigdzie nie idzie. Gdybym tego nie zrobił... Przykładanie tutaj przy kończeniu frazy i podnoszenie tutaj. Ja po prostu też tak robię właśnie, że po prostu delikatnie nie zabieram tak palców. Tak jak już wcześniej pokazywałem, to po prostu nie zabieram przy uderzaniu dźwięków, pokazywałem, nie zabieram tych palców, po prostu one mają nadal dotykać struny, więc jakby to jest oczywiste, że chyba, że gdzieś przeskakujemy, to wiadomo, tłumimy. Także poćwicz to i do zobaczenia w następnej lekcji.